Dobry wieczór. Dzisiaj pogadamy trochę o glonach. Bo jak ktoś jeszcze nie miał glonów, to na pewno je będzie miał. Ja też jeszcze niedawno nie miałem. Było wszystko ładnie, pięknie. Można nawet powiedzieć, że robiło się trochę nudno, nic się nie działo w akwarium. Roślinki ładnie rosły, rybki sobie pływały. No i jak było tak trochę nudnawo, to mnie zakorciło mnie, żeby tam trochę nagrzebać, żeby coś pozmieniać, poprzesadzać. No i teraz mam efekty. Efekty w postaci brązowego glona, takiego nalotu na liściach. Zresztą zaraz pokażę wam trochę zbliżeń. A znalazłem w internecie, że to są okrzemki. No właśnie, jak jest jakiś problem, to pierwsze co się robi, szuka się w internecie. No to wpisujemy, szukamy okrzemki, jak zwalczać. I tutaj jest ząg. Co strona? To zupełnie co innego. W większości przypadków udało mi się znaleźć, że należy dodać, zwiększyć ilość światła. I teraz zastanawiam się, jaki to ma sens, jeżeli do tej pory przy moim 112-litrowym akwarium, ja mam 60 watów świetlówek, nie było tych glonów. Więc gdyby przyczyną była mała ilość światła, to one by były od początku i zarosłyby już dawno wszystkie rośliny. Tak mi się wydaje. Oprócz tego, no można znaleźć dużo różnych umysłów, jak z tymi okrzemkami walczyć, od takich prostych jak podmiany wody. Jest jeszcze prostszy sposób, który znalazłem. Należy poczekać, samoistnie ustąpią prędzej czy później. No ale tak, żeby czekać z założonymi rękami, to nie ja, więc coś trzeba robić. Podmiany wody to prosty sposób, który znalazłem. Po bardziej skomplikowane i trudniejsze typu obniżyć azot, bo na pewno azot sprzyja tym okrzemkom. Jeszcze jakieś genialne pomysły typu za ich pojawianie się odpowiada zbyt duża ilość, teraz żebym się nie pomylił, krzemu w akwarium. Czy ktoś z was mierzył w akwarium poziom krzemu? Ja nigdy, nie mam nawet takiego testu. Nie wiem, czy są. No więc nie będę badał poziomu krzemu. Myślę, że dam sobie na razie na wstrzymanie. Zrobiłem dwie podmiany wody. Wracam do starego sposobu, czyli do mineralizatora. RO plus mineralizator. Ja używam Hydro S. Niektórzy mówią, że im nie pasuje. U mnie jak do tej pory się sprawdzał. Jak usłyszałem u paru kolegów na YouTubie, że u nich się nie sprawdza i jest do dupy, no to zacząłem oczywiście zmieniać. A jak zacząłem za dużo zmieniać, to od tego momentu zaczęły pojawiać się glony. Także moja sugestia dla wszystkich na dziś. Jak wszystko idzie dobrze, to nic nie zmieniajcie, choćby nie wiem kto i co wam mówił. Jak jest dobrze, to jest dobrze i widocznie tak ma być. No dobrze, i to właściwie
chyba tyle co na dzisiaj. Glony na razie sobie są. Zakładam, że niedługo ich nie będzie. I ten prosty sposób, żeby poczekać po prostu, zrobić podmianę wody, moim zdaniem powinien zadziałać. Jeśli nie zadziała i będzie gorzej, to zrobię kolejny film i wam pokażę. Jeśli zadziała i glony znikną, to też zrobię film i wam pokażę, że znikły. To by było... Aha, jeszcze jedno. Nie będę z tego robił filmu, ale wam powiem, że choroba zwartek. Nie wiem, czy... No, pewnie większość z was, tych, którzy mają kryptokoryny, to pewnie każdy to przeszedł, że nagle liście zaczynają opadać. No to u mnie też się pojawiła i nagle pach gniją liście kryptokoryn. Ale to już tam gdzieś było. Ale to już było. Także to nie jest żadna nowość i z tego filmu nie będę robił. No dobra, to teraz to już naprawdę koniec. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.